Jaki wpływ mają na ciebie social media? Mówisz coś? Jaki wpływ na mnie mają social media? Tak. No właśnie słuchałem sobie muzyki z YouTube'a, po czym przyszłaś ty i mnie o to zapytałaś, więc odpowiadając na twoje pytanie, mają na mnie duży wpływ. Jak myślę, że na wielu młodych ludzi w obecnych czasach z Facebooka korzystam po to, żeby kontaktować się z innymi ludźmi, między innymi ze znajomymi z uczelni, a także korzystam z Instagrama i tam rzucam swoje zdjęcia ze swoich różnych wycieczek i wypraw. Dzielę się z tym, co myślę, że jest warte podzielenia się. Również czasami korzystam z WhatsAppa, kontaktując się z innymi znajomymi, którzy nie mają na przykład Facebooka. Myślę, że social media mają bardzo duży wpływ na nasze życie, życie młodych, ponieważ w tym momencie zawładnęły całym światem. Wszystkie informacje, jakie się dowiadujemy, muszą zostać przez nie najpierw przefiltrowane. Ludzie są bardziej wierni tym, co znajdą zarówno w internecie, czy na przykład na portalach społecznościowych. Myślę, że też dzięki temu mogą się komunikować z całym światem. No i zamiast przyjść na przykład do kawiarni, spotkać się, porozmawiać, wypić kawę, to wolą popisać sobie na przykład przez Facebooka. No i jest to jakby, social media są ich oknem na świat. Mi bardzo przydają się portale społecznościowe, ponieważ na przykład dzięki wideorozmowie mogę rozmawiać ze swoją piękną dziewczyną, nawet kiedy jest bardzo daleko. Dużo ludzi uważa, że social media są czymś, czym tak naprawdę się zatracamy. Z jednej strony tak, zgodzę się z takimi ludźmi, że tak, zatracamy się. Idziemy na przykład przez ulicę i patrzymy w telefon, zamiast patrzeć, czy auto czasami nie nadjeżdża. Ale jest to dla nas także komunikacja z innymi osobami. Wcześniej, lat temu, trzeba było pisać listy. Teraz możemy po prostu szybko napisać wiadomość i jest to ułatwieniem. Jest też to zgubne, ponieważ wiele ludzi wierzy w to, że to, co zobaczy w internecie, jest prawdą, co się ima z celem, bo tak naprawdę każdy może wpisać sobie dowolną informację, dowolną wiadomość i każdy może w nią wierzyć. Zależy, bo czasami dobrze, a czasami źle. Jako, że wszyscy mówią w sposób pozytywny, to ja może podam jakiś negatywny przykład. Uważam, że social media kradną nam bardzo dużo czasu, ponieważ owszem, bardzo często szukamy jakichś treści, które nas interesują, ale w międzyczasie, szukając tych treści interesujących, natrafiamy na takie, które zajmują nam tylko czas i tak naprawdę wypalają nasz mózg. I to jest moje zdanie na ten temat. Za dużo. Uważam, że za dużo czasu poświęcamy. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie zakładają profile na wielu portalach społecznościowych, przenosząc tam w zasadzie całe swoje prywatne życie. Jest to dobre, ponieważ idziemy za rozwojem technologii, za jej postępem, ale trzeba uważać, żeby nie przekroczyć takiej granicy pomiędzy tym światem wirtualnym a światem rzeczywistym, za której już nie ma powrotu. Bo jest taka granica, za której nie jesteśmy w stanie już wrócić do tego świata rzeczywistego i zostajemy tylko w świecie wirtualnym. Będąc w sieci, zakładamy wiele masek, pod którymi nierzadko kryją się inne osoby. Udajemy kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Ma to swoje plusy, bo przezwyciężamy jakieś swoje obawy. Bardziej jesteśmy odważniejsi w relacjach z innymi ludźmi. Jednak z drugiej strony też wielu z nas przekracza takie granice, obrażając kogoś lub oszukując. Jednak wszystko jest dobre, gdy jest mądrze wykorzystane. I to zdanie idealnie określiłoby cały wpływ mediów na nas, młodych ludzi. My jako ekipa Radia Pryzmat dziękujemy bardzo za pomoc w zrealizowaniu pierwszego spotkania w ramach weekendu. Dziękujemy!